Panie starosto, mamy na terenie powiatu sympolińskiego i zdaje się, że w gminie sympolno-krańskiej przypadek wścieklizny stwierdzony u nietoperza. W związku z tym został zwołany sztab antykryzysowy, tak? To się tak nazywa, zdaje się, w starostwie powiatowym w Sympolnie. Proszę powiedzieć, dlaczego? Czy jest jakieś zagrożenie dla, nie wiem, dla ludzi, dla zwierząt domowych, dla zwierząt hodowlanych? Wystąpienie potwierdzonego w przypadku zachorowania na wściekliznę, w tym przypadku u dzikiego zwierzęcia. Chodzi o nietoperza mroczka, tak nietoperz się nazywa. Jest no, występującym zjawiskiem w przyrodzie, ale na nas taki przypadek nakłada wypełnienie ustawowych obowiązków. Ja jestem zobowiązany do w trybie natychmiastowym zwołania zebrania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Takie spotkanie odbyło się dzisiaj o godzinie 9. Powiatowy lekarz weterynarii w tym przypadku objął ster koordynacji wszystkich działań. Wszystkie kluczowe służby zostały poinformowane, poinstruowane i w tej chwili odbywają się działania zabezpieczające bezpośredni rejon wystąpienia tego zdarzenia. Faktycznie przypadek wystąpił w Sępólnie Krajeńskim, są to okolice ulicy Targowej. W pierwszej kolejności dokonamy oznaczenia w promieniu 5 km dróg, po których odbywa się ruch w powiecie sępoleńskim i są to drogi i droga krajowa, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Te główne ciągi komunikacyjne oczywiście one będą oznaczone tablicą teren zagrożony wścieklizna i w przypadku jeżeli nie stwierdzimy kolejnych zachorowań, to oznakowanie będzie obowiązywało przez 3 miesiące. I równolegle z mojej strony został wydany komunikat, w którym informuję mieszkańców o wystąpieniu takiego zdarzenia i zalecam, proszę o szczególną ostrożność w postępowaniu ze zwierzętami domowymi. Mam tutaj na myśli psy i koty. Psy obowiązkowo wyprowadzamy na smyczy. Koty pod szczególnym nadzorem, w miarę możliwości ograniczamy im swobodę poruszania się na zewnątrz, zwłaszcza w tym rejonie 5 km objętych szczególną uwagą. Poza tym proszę mieszkańców o wyjątkową ostrożność w postępowaniu z, i w kontaktach z dzikimi zwierzętami, z nieznanymi zwierzętami. W przypadku stwierdzenia czy spotkania padłego zwierzęcia absolutnie nie wolno samowolnie podejmować takiego zwierzęcia. W komunikacie podajemy numer telefonu, pod którym bezzwłocznie należy taki przypadek zgłosić. Także szczególna ostrożność. Nie jest to stan, który jest jakimś wyjątkowym zagrożeniem, natomiast zalecana szczególna ostrożność wynika z tego, że zbliża się okres wakacyjny i ruch turystyczny. Dobrze. Druga sprawa, panie starosto, jest absolutorium dla zarządu spółki Nowomed zarządzającej szpitalem w Więcbarku. Wiemy, że był zysk. Jaki i dlaczego, jakie przesłanki świadczą o tym, że, znaczy spowodowały to, że to absolutorium zostało udzielone? Zysk netto został wypracowany przez medyczną spółkę w wysokości ponad 145 tysięcy złotych. Decyzją Zgromadzenia Wspólników cały zysk zostaje odpowiednią uchwałą przeznaczony na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. I takie zakupy pan prezes będzie na rzecz szpitala powiatowego czynił. Rozumiem, że te wszystkie zawirowania wokół szpitalnej inwestycji tutaj żadnego wpływu na to nie miały, skoro, jak pan mówi jednogłośnie, absolutorium zostało udzielone. Co do udzielenia absolutorium panu prezesowi z działalności szeroko pojętej, działalności w roku 2012, nikt z członków zarządu powiatu, czyli w tym przypadku zwyczajnego zgromadzenia wspólników, nie miał najmniejszych wątpliwości.
Dziękujemy. Dobrze, panie prezesie, Zakład Gospodarki Komunalnej proponuje kolejną podwyżkę w tym roku cen za gospodarowanie, za zbiorowe zaopatrywanie wody i ścieków, i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zdaje się, że planowana podwyżka wejdzie w życie od 1 sierpnia. Jakie to będą koszty? Dlaczego tak to wygląda? Tak jak pan powiedział, no niestety mówię to takim z ubolewaniem, zawsze co roku ta stawka, ta taryfa się zmienia i tak jak pan powiedział, z dniem 1 sierpnia będzie obowiązywała tego roku nowa stawka, która będzie obowiązywała do 30 lipca 2013 roku. Jest to taryfa, która obowiązuje na rok czasu, z możliwością oczywiście zgodnie z ustawą przedłużenia po 12 miesiącach o jeszcze kolejne 6 miesięcy. Taki zapis ustawowy. Jak to będzie wyglądało, to powiedzmy tutaj czas i to zweryfikować. Ale na dzień dzisiejszy zakład proponuje od 1 sierpnia nowe taryfy. Jeśli chodzi tutaj o wodę, to wzrost cen o 7%, ścieki o 3%. Przeliczając na złotówki, to woda na metr, za metr sześcienny wzrośnie o 26 groszy, a jeśli chodzi o ścieki o 20 groszy. Dlaczego? Co jest powodem tych wzrostów? Co roku jest jakiś wzrost minimalny, w ubiegłym roku był bardzo znaczący, jeśli chodzi tutaj o ścieki, prawie o złotówkę. Tym razem ta tendencja jest powiedzmy jak gdyby mniejsza i tak jak powiedziałem, o wzrost ceny jest o 20 groszy za metr sześcienny. Główną powodem to niestety są wzrosty kosztów eksploatacji oraz inwestycje. W ubiegłym roku, jak pan pamięta, oddaliśmy do użytku zmodernizowaną nową stację hydroformową w Kamieniu. Wartość tego zadania wynosiła ponad 1 000 000 zł. Z tego była dotacja Urzędu Marszałkowskiego oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środki własne. I powiedzmy inwestycja tutaj w przypadku wody miała też przełożenie. Spłata powiedzmy pożyczek, spłata powiedzmy kredytu, który był zaciągnięty z banku na czas otrzymania dotacji, to też spowodowało to, że ta taryfa, powiedzmy stawka ceny wody wzrosła powiedzmy nie o 5 czy o 3, tylko o 7%. Jest to koszt, który niestety musi być jak gdyby uwzględniony w taryfie, ponieważ koszty obsługi tego kredytu czy odsetki są tutaj jak gdyby po stronie nas wszystkich mieszkańców. Tak to powiedzmy tutaj jest to tak skonstruowane wszystko. Oprócz tego inwestycje na oczyszczanie ścieków też były prowadzone które były konieczne. Mam tu na myśli wymiana kolektora ściekowego w miejscowości Radzim. Oprócz tego były też inwestycje prowadzone wynikające nie tylko z potrzeby, ponieważ coś tam powiedzmy chcemy zmodernizować, ale też związane to z dużą ilością awarii prowadzonych na przepopowniach ścieków. Mam tu na myśli Dąbrówka, Radzim, Obkaz. To są bardzo awaryjne jak gdyby tereny, jeśli chodzi o te przepopownie. No i po 20 latach w ubiegłym roku padła nam jak gdyby przepompownia główna, centralna w Kamieniu. Mam tu na myśli głównie pompy. Po 20 latach te pompy poszły. Koszt takiej pompy jednej, bo są duże pompy o mocy 30 kW. Kosztuje o granicach ponad 40 tysięcy netto jedna sztuka. Także niestety my, nie stać nas było na kupno, musimy zregenerować. Te koszty są o połowę mniejsze. Ale niestety to jest koszt, który też jest kalkulowany w stawkę tutaj w przypadku, jeśli chodzi o oczyszczenie ścieków, które do oczyszczalni dopływają kolektorem ściekowym. No i wzrost kosztów eksploatacji sieci, które mamy na oczyszczalni ścieków i na wodociągach, no niestety są coraz starsze. I stąd też awaryjność tych urządzeń, mam na myśli tutaj sieci, ale także stacje podwyższonego ciśnienia, przepompownie ścieków, oczyszczalnia, która była też zmodernizowana w 2006 roku. Duże nakłady zostały poniesione, ale niestety po 7 latach już zaczyna się coś powiedzmy tutaj eksploatować, wykańczać powiedzmy, mam tu na myśli głównie główne serce, jeśli chodzi o uwodnienie osadu, całe urządzenie też ulega powiedzmy tutaj degradacji, jeśli chodzi o działanie tych urządzeń, tak samo piaskownik na oczyszczalni również. Są to bardzo agresywne i zanieczyszczone ścieki, które przechodzą przez te urządzenia. Mam tu na myśli piaskownik i później uwodnienie osadu. Piaskownik jak gdyby oczyszcza na początku. Jest bardzo dużo tego piasku, który niestety w miejscowościach jak Dąbrówka, Radzim, Obkaz, tu mam na myśli bloki Obkaz, są to
stare wewnętrzne instalacje. Są to zniszczone, jak gdyby, no, tak, kiedyś była taka technologia 20-30 lat temu. Były to rury kamionkowe starego typu, one są pozałamywane. Piasek jak gdyby dostaje się do sieci, przechodzi do poprzepompowni i pompy, które są, czy w ogóle nie tylko pompy, urządzenia, po prostu ulegają zniszczeniu. Nie ma przy tych przepompowniach piaskowników, żeby oddzieliły piasek od tych ścieków, które powinny trafić na oczyszczalnię. I to wszystko kumuluje się na oczyszczalni. Po drodze też ulegają zapchaniu te kolektory ściekowe, częstotliwość awarii, sprzęt musimy wezwać, praca pracowników po godzinach i ostatnimi czasy bardzo dużo tutaj na tych odcinkach, głównie w tych miejscowościach, które wcześniej wymieniłem, gdzie jest tych awarii. Także to wszystko, eksploatacja, koszty eksploatacji tych urządzeń, awaryjność i inwestycje, o których mówiłem wcześniej, po prostu przekładają się tutaj na tą cenę, która obowiązuje. Oprócz tego jest również dopłata, którą też gmina, rada miejska przewiduje też dla mieszkańców. Jest to w wysokości, tak jak to w ubiegłym roku, 64 groszy dopłaty jest do ścieków, 44 grosze do metra sześciennego do wody. Oprócz tego jeszcze jest dopłata do ścieków dowożonych w wysokości 3,42 zł do metra. Także to powoduje, że koszty mieszkańcy mają przez te dopłaty mniejsze niż płaciliby, gdyby nie było tych dopłat. No oczywiście dopłat mogłoby być więcej, ale takie możliwości po prostu tutaj gmina ma, tak jakie ma. A my też ubolewamy, że po prostu co roku takie podwyżki są. Chociaż liczyliśmy się z tym, że w przypadku ceny za ścieki mogły być większe. Dobrze tak się stało, że tylko 3%, ponieważ ta awaryjność myśleliśmy, że spowoduje duży wzrost kosztów, a małe przychody tutaj, nie? Także te taryfy będą obowiązywały od 1 sierpnia. Jeszcze jedno pytanko, tak szybciutko, panie prezesie. 1 lipca wchodzi w życie zapisy nowej ustawy, tak zwanej śmieciowej. Wiemy, że śmieci z kamienia będą trafiały na wysypisko do Bladowa w powiecie tucholskim. W związku z tym powstaje pytanie, co z wysypiskiem śmieci w kamieniu? Czy macie już pomysł na to, jak je zrekultywować, ile to będzie kosztowało? Znaczy jeśli chodzi o rekultywację, to na dzień dzisiejszy żadnego wniosku nie ma. Będzie tylko i wyłącznie, to czas pokaże, co będzie, ale jeśli chodzi tutaj o sprawę naszego składowiska, chcemy wykorzystać na punkt selektywnej zbiórki odpadów. I w tym kierunku idziemy.